Witam wszystkich, to kolejny odcinek Call of Duty 2, tym razem nasz główny bohater Johannes Schaffer będzie walczył. No właśnie, z kim się zobaczymy, a więc zapraszam do kolejnego odcinka Call of Duty 2. Muszę przeprosić na wstępie za to, co się wydarzyło pod koniec materiału, w którym poruszyłem temat Górnego Śląska. To będzie poprzedni, po prostu przednia część, więc... Ale nie ma się do tego obawiać, bo po prostu dokończę jeszcze w tym materiale to, co nie udało mi się po prostu z powodu tego, że zostałem wybity. No, po prostu mogłem się to lepiej do tego przygotować faktycznie, ale nie wiedziałem, że po prostu gospodarze tak szybko wrócą i po prostu trochę mnie zaskoczyli tym. Dobra, towarzysz snajper z tą zbrojną na duchu granicy karabinu snajperskiego i tutaj będziemy musieli w tej misji, z tego co pamiętam, wyeliminować gniazdo snajperów sowieckich, którzy się ukryli w poszczególnych apartamentowcach, znaczy budynkach właściwie stalingradzkich. 15 stycznia 1943 rok, 15:35. Stalingrad, śnieg, minus 25 stopni Celsjusza. Boże, minus 25, a teraz mamy przynajmniej... No nie, teraz Katowice jest jakoś zimniej. 24 stopnie. Ale też dosyć upały jeszcze dają chwalić. Oczyściliśmy większość południowej części ratusza. Dwóch naszych pinołów kul sowieckich snajperów strzelających okiem. Niektórzy wymusili nas rozpocząć do poruszania się. Sowieci nie próbowali ataku w naszą stronę budynku, bo gdzieś tam są nasi towarzysze, snajperzy, przepięte nas ten teren. Dobra, nasz Schaffer i atakujemy. Zastanawiam się po prostu... Nie, kara nie, może weźmiemy jakąś inną broń. Nie, pancerzreka też nie, to będzie lepiej. A, weźmiemy PPS-ę tym razem. Rayman, nasz... Cybersoldatem. Kurwa, mać! Pierdolone! No i pierwsze śliczki robaczywki. W Armii Czerwonej trzeba więcej odwagi, żeby się cofać i aby iść do przodu. No to była przesada z mojej strony, że tak szybko teraz przeczułem. Ale dobra. Dokończam temat, który nie udało mi się dokończyć wcześniej. Znaczy się skończyłem w ogóle. Mówiłem o tych cytatach o Górnym Śląsku. W ogóle nie wiem, dlaczego tak to głośno to jest. Dzięki, dobra. Optymalnie. Tutaj granat. I już mówię. Dobra. Dokończyłem na temat kultury śląskiej i zaczerpnąłem cytat. No i pasek jest! Jest super. Znaczy, że po prostu coś musiało być ustawienie, nie tak? Tutaj ludzie nie muszą poszukiwać kultury. Jest kupica u Górnej Śląsku. To faktycznie jest dosyć znamienne z tego względu, że poziom kulturalny, ja to porównam do terenu, gdzie ja mieszkam, jest o wiele większy. Pod względem nie tylko takim, no... Kurwa mać! Nie tylko pod względem takim, że taka obca osoba może ci pomóc na ulicy. Ogólnie, no, jakby to określić, mentalnościowo jest trochę inaczej. Znaczy, ludzie jak ludzie, wszędzie są takimi, ale nie wiem, może ja po prostu trochę tak to koloryzuję, ale... U mnie na Podkarpacie powiem jest taka wredna jakaś natura, może osób, że wszyscy chcą o wszystkich wiedzieć, przynajmniej na wsi. To jest takie bardzo niekomfortowe i bardzo takie wstrzymujące, ale tutaj jakoś tak tego nie widzę. Tutaj ludzie tak podchodzą bardziej, no bardziej otwarcie i nie chcą ingerować w życie po prostu poszczególnych jednostek. Boże, jak ja mówię, o ludzie, jednostki. To po prostu cytat spalina. Dobra.
Dobra, wiatrak się wyłączył, by znowu zaczął. Koniec z alkoholem. Dobra, następny cytat. Polacy zapomnieli, że Ślązacy walczyli Śląsk dla Polaków. Kiedy Piłsudski bił się pod Kijowem, Franciszek pieczkał polityce Polski wobec Śląska. O, to jest bardzo dobry cytat, bo jakieś dwa miesiące temu, będzie dwa, bo to, a może nawet więcej. Dwa miesiące temu, co jest? Tam to nie idzie. Nie chcę się tego, co jest? Ha, bo ja mam ten, mam takiego moda wprowadzonego, że mogę zmieniać bronię szybciej. Prawdopodobnie przez to się zaczyna. Ale co do tego cytatu, to powiem tak. Good. Now wait for Pavel to get that bastard's attention. Pavel, do it. Yes, comrade. Dobra, Maciej to zneutralizuje tu. Gdzie? Ty kretynie. Brawo. Ja muszę, po prostu muszę się teraz kupić. Za chwilę do końca, bo to nie widziałem wcześniej. Co za chwilę? Jada? We still have to secure the rest of City Hall. Znowu zaczyna ten... Lucius! Wiatrak jest... Nie, po prostu ten laptop trzeba wyczyścić i po prostu przez to muszę zaznaczyć, że przepraszam wszystkich, którzy oglądają to, ten materiał i mają... nie usatysfakcjonowaną po prostu... sytuacji. Co tam robią? Gwałcą kogoś. No idioto, zgwałciłeś, a nie, to sorry, to jest ten mężczyzna. Dobra. Co do tego cytatu. Franciszka Pieski, bardzo dobrego aktora zresztą. Zyskika z telefonu pewnie. Zresztą chyba jednego z moich ulubionych po prostu postawił. To chodzi o to, że po prostu polityka Piłsudskiego wobec Śląska no nie była wsparta w odpowiedni sposób, mało tego, no po prostu była do dupy, mówię po żołniersku, bo oglądałem taki materiał na Tagen TV, polecam, to jest taka telewizja niezależna. Tam taki jeden z badaczy, niestety nazwiska nie pamiętam, powiedział, że Piłsudski mógł wysłać więcej oddziałów tam do tego powstania śląskiego, mówię o po stronie polskiej, a tego nie zrobił, to znaczy, że miał gdzieś po prostu Ślązaków, tam walczyły te oddziały podobno w celu przódku, tego co wiem, to było duże rozróżnienie, więc... I to, co on tam potraktował tego korpantego, to też było wredne. Tak, faktem, no, walczyli z tymi bolszewikami i tam musieli używać tych oddziałów, to jest zrozumiałe. Do tego nie można mieć żadnych wątpliwości, ale no... To jak... Te granaty do mnie zeszło, ale to, że tak... No, tak się no, to... Ona wyglądała, to nie było fajnie. To znowu ten pieprzony wiatrak i przez to nie mogę po prostu dokończyć tematu. Przepraszam się, ale to jest kurwiające, no. Gdzie?
Dobra. Broń na 40. I tak faktem, no muszę powiedzieć, że rzeczywiście przy tej historii Śląska to ma dużo racji też. Ten cytat, który za chwilę przedstawia. Nigdzie w Europie nie robi się tego znakomitej ludzi po Śląsku. No to jest... Popieram regułę, bo... Kurwa mać. Jezus Maria. Pan Jezus. Ciężko, ciężko. Nawet ten kabaret drag, który ostatnio ogrywałem bardzo fajny set, polecam. O kurwa mać, idioto! Kurwa, jestem zdrajcą ojczyzny. Kurwa mać. Zapraszam wszystkich za słowa wulgarne, ale z mojej strony mamy. Emocje grają. No jak to miałem powiedzieć? Ten kabaret Drago ostatnio oglądałem i skrypt Reinkarnacja. Zresztą dołączę takie materiały o Śląsku, które po prostu wpadły mi w oko. No i pokazują to naprawdę bardzo fajnie. Kurwa! Naprawdę ciężko tutaj jest. Ol, mnóstwo marioneta. Co ja tu miałem jeszcze powiedzieć? Ten cytat mówiący o tym, że Górnośląsk nie jest Polakiem, ani nie jest Niemcem, jest... jest niezrozumiałe dla tego obywatela. To jest ten polski z tego względu, że niezaznajomiony z kulturą, no to może zostać to, może uznać to za jakąś deprawację. Nie mam z liderem na... Boże. Tak! Walczymy za trzecią rzeczę z liderem. Kurwa ma! Chcemy zacząć tę wojnę umiarkowaną. Tak. Kurwa mać! Ja nie wiem jak to przesadzam, ale dobra. Nie wiem co ja teraz robię, ale to jest idiotyczne. Nie wiem co ja muszę pomylić, żeby się zmalił. Spokojnie tętno. Oddechę. Tak wyleć. Kurwa mać! Aaaa, kurwa! To jest szybkie, sposobne zakończenie wojny z przegrania. Ale przecież nie będę kończył tej misji. To znowu ten zdrajca ojczyzny. Jak ja to przeżyłem? Po prostu był grałem ze stronę. Dobra. Wracając do tematu. Muszę przyznać, że...
Nie wydalają mnie. Nie idzie mi to dzisiaj jakoś. Nie wiem. No. Myślałem, że będzie to łatwiej z tą misją. A idzie w cholerek! A niby to jest pusta armia polowa i tutaj przegrywamy na froncie, ale no bez przesady. Żeby Niemcy byli tak słabi? Tak, to może być ta amunicja jest. No nie tak, dobra jest. Dobra, koniec punktu. Znowu ten pieprzony wiatrak. Chciałbym, że zapomniałem o temacie, o którym miałem mówić. Ale to... Kurwa, mać. Ile można? Ja pierdolę. Ciężko to jest, naprawdę. Drayton, on... Dobra. Teraz już się... Mamy granaty dzienne, żeby to nie wstrzymać. Następny tytoł. Tego się nie da przejść, normalnie się nie da tego przejść. Ja bym chciał tu... Kurwa ma... To jakieś karate ma być? Panie, daj mi... Ten... Zakończ tą misję, błagam. Pomoc! Masz ty... Gdzie Fichta? Fighter Belgii. To teraz przypomniała postać Statu Honoru, może ktoś oglądał. Ten Oberstuban z Lars Reiner. A ile oni tu mogą tutaj napierdalać tych gnoju? Co to ma? Ja się schowam za szafę. Czekajcie, może... ten cytat. Interesująca wydawała się również kwestia Śląska. Dzisiaj każdy sześcioletni smarkacz zapytany, do kogo należała ta kraina, podyszał sobie, że do Polski. Taki Śląsk znajdował się w naszych granicach. Nie wiemy do naszego wieku, a jego Polsku nie wręcz żadna. Każdy jednak na pewno nie prawda, ani tak w Polsce. No jak pierwszy raz to czytałem, to byłem poruszony, bo nie wiedziałem w ogóle czym rzecz, ale teraz to muszę przyznać, że rzeczywiście Śląsk był pod wpływami i Polski, i Niemcy. Ogólnie to granica, kurwa ma! Gnoje. W granicach Polski to był tylko do XIV wieku. Z tego co wiem, tam chyba do 1375, czyli nagle nie pamiętam, jak tam cześć chyba do 1700. To można gdzieś sprawdzić. Ja teraz nie mam tego ani zapisane, ani nie jestem pewny tego do końca. Więc tak podsumowując to, bo miało to lepiej trzeba wyjść, ale... Przyznaję, że jako po prostu osoba niezależna, Ślązacy mają prawo uznawać się, że jako osobna grupa narodowo-wojskowa. Dobra, ukończę się rosyjską kampanię. Pięknie. I w związku z tym, no, chcę powiedzieć, że...
ciężki temat. Proszę, to jest takie zawiłe. Też mi zbytnie podejście na dzielenie ludzi, bo to jest niefajne. Ale co poradzić? Kto podzielił w ogóle ludzi na grupy, to już jest kwestia taka mitologiczna. Mogłoby się tutaj wykazać trochę inne materiale na ten temat, ale muszę przyznać, że jako tako, no, śląskość jest dosyć specyficzna i bardzo taka miła. Znaczy, w takim sensie, że poznałem dużo ludzi, którzy mają jakieś odmienne wartości i tak dalej, ale podchodzą zawsze z taką życzliwością do człowieka. Ale zdarzają się też osoby, które po prostu zbytnio po prostu wyruszają się tym, że do tego i tego miejsca. To jest takie niefajne, bo ja ogólnie wiadomo, jestem patriotą polskim, ale w drugim czasie jakoś to tak malało. Znaczy nie choć z tego względu, że jako tako nacjonalizmy są szkodliwe. Ja to mógłbym zaznaczyć, że po prostu to jest czynnik, który doprowadza do wielu konfliktów zbrojnych i nie chciałbym doprowadzić do tego, że na przykład jeśli Ślązacy utrzymaliby autonomię, doprowadziłby to do podziału między takiego mentalnościowego między Polakami i Ślązakami, to jest gorsze i lepsze. Choć już takie wiadomo, stereotypy. Trochę stereotypy w takie rzeczy sprawdzi. Dobra. Mam nadzieję, że to się nie zacięło. I to będę na tym kończył. No po prostu przyznam się, no, że temat nie został wyczerpany do końca, ale nie dało się go po prostu, bo za mało czasu jest na to, ale mam nadzieję, że jakiś tam przynajmniej po części ogólny to przedstawiłem. Dobra. Jak ktoś to ogląda w ogóle, to życzę wszystkim udanych i miłych wakacji i do następnego.